Hej, cześć! Witajcie w drugiej części prezentacji gry Evolve. Dzisiaj zajmiemy się potworami i zagramy sobie dwa szybkie mecze na boty, żeby pokazać wam jeszcze trochę gameplayu. Więc przejdźmy do potworów. Są cztery potwory jak dotąd. Trzy można dostać za darmo, czwarty jest płatny. Ja go jednego otrzymałem dzięki temu, że grę otrzymałem z preorderu. Pierwszym potworem, którego każdy ma na początek, jest Goliath. To jest zrównoważony potwór pod wieloma względami. Jest dość wytrzymały, zadaje spore obrażenia, ma przeciętny attack speed. Nie jest zbyt mobilny, ale nadrabia to zdolnościami, które pozwalają mu przemierzać pewne odległości. Jego podstawowym atakiem jest atak szponami, który jest naprawdę potężny, ale ma niewielką szybkość ataku i słaby zasięg raczej. Jego trawersalem, czyli zdolnością, którą pokonuje duże odległości na mapie, jest skok. I skokiem można się naprawdę na dalekie odległości poruszać, ale ma taką wadę, że powoli wchodzi na wysokie elementy. Goliath jest najwolniejszym wspinaczem, że tak powiem. Jego pierwszą zdolnością jest rzut głazem. Tutaj na tym filmiku już widzieliście zapewne. Rzut głazem jest powolnym skillshotem, który zadaje ogromne obrażenia, ale jest niezmiernie trudny do trafienia. Jego drugą zdolnością jest płomienny oddech. Po prostu ziejemy ogniem przez jakiś czas. Możemy w tym czasie się poruszać, ale nie możemy robić nic innego. Levelowanie ziania ogniem nie zwiększa obrażeń, zwiększa tylko czas trwania. Tak więc zianie ogniem nawet na pierwszym poziomie zadaje tyle samo obrażeń, ale po prostu jest krótsze. Kolejną zdolnością Goliata to jest atak z wyskoku i on działa podobnie do jego Traversara, tylko że zadaje obrażenia i to dość spore. I czasami najlepszym kombem, które można zrobić, jest właśnie wskoczyć w Hunteru ze swoim leap jumpem i wtedy rzucić w nich głazem. Takie combo potrafi powalić nawet najbardziej tankowych szturmowców. No a jego ostatnią zdolnością jest szarża, która służy jako kolejny traversal, tylko że szarża nie jest aż tak przydatna w walce. Daje małe obrażenia, za to może powalić wrogów. Ona jest dobra, kiedy chcemy ich zdezorientować i zrzucić ze swojego ogona. Tak więc Goliath zazwyczaj jest dość zrównoważony. Można się nim skradać, można po prostu przed łowcami uciekać, można się wbić na drugim stage'u i pozabijać kilku członków drużyny, albo po prostu się wyfidować do tieru trzeciego. Tak naprawdę Goliath jest najbardziej wszechstronnym ze wszystkich potworów i najprostszym do nauczenia. Kolejnym potworem jest Kraken. Kraken jest potworem, którym na wyższym poziomie gry praktycznie każdy gra, ponieważ jest najbezpieczniejszy. To znaczy jest w stanie poruszać się na dalekie odległości i jako jedyny potwór lubi trzymać dystans w trakcie walki. Wszystkie jego zdolności są zasięgowe, a poza tym potrafi latać i w trakcie lotu jego podstawowe ataki stają się pociskami, co jest wyjątkowe jak na potwora. Tak więc Kraken ma średnią ilość życia, dużo niższą niż Behemoth i Goliath, ale większą niż Wraith. Jest średnio szybki, ale za to pokonuje daleki dystans swoim lataniem, czyli jego traversarem. Poza tym
ma naprawdę duże obrażenia ze swoich zdolności. Jego pierwszą zdolnością jest właśnie taki piorun, to się nazywa Lightning Strike. I on jest powolnym skillshotem, którym można przeciągnąć za celem, w ten sposób upewniając się, że na pewno dosięgnie właśnie swojego celu. Jego drugą zdolnością są miny Banshee i to są takie kule energii, które przylepiają się do ściany lub podłogi i uaktywniają, kiedy podejdzie do nich jakieś stworzenie, łowca albo zwierzę. No i zaczynają się do niego zbliżać, a na końcu mu wybuchają w twarz. Skuteczne są także w walce, bo uzbrajają się bardzo szybko, już po 2 sekundach. Jego kolejną zdolnością jest Aftershock. To sprawia, że on przez chwilę ładuje energię na sobie i wyzwala wybuch wokół siebie. Aftershocka można bardzo fajnie używać w trakcie lotu, kiedy podlecimy nad głowy łowców, a następnie natychmiast obniżymy lot w dokładnie momencie, kiedy Aftershock ma wybuchnąć. To jest w stanie zadać naprawdę duże obrażenia. No a jego ostatnią zdolnością, która służy do przewracania łowców i niszczenia informacji, jest Vortex. Jest to taka podróżująca do przodu czarna dziura, którą Kraken wypuszcza przed siebie. On zadaje spore obrażenia i powala właśnie łowców. Najfajniejsze combo to Vortex plus Lightning Strike, dzięki czemu grupujemy łowców w jednym miejscu, a następnie przywalimy im piorunem. Kraken jest świetny w gubieniu łowców, podróżowaniu po mapie i w nakładaniu liczników negatywnych na łowców za pomocą jego dużego burstu. Ponieważ, jak wiadomo, każdy łowca, kiedy zostanie powalony i straci przytomność, albo zginie, to po zrespieniu się albo powstaniu ma jeden licznik, który obniża jego życie o 25%. Za drugim razem może też zyskać drugi licznik i wtedy traci połowę swojego życia, więc jest w stanie umrzeć nawet na jednego Lightning Strike'a w późniejszym etapie gry. Tak więc bardzo opłaca się nałożyć te liczniki jeszcze w fazie pierwszej albo drugiej, tak żeby w fazie trzeciej już było dużo prościej sfokusować pojedynczego łowcę. I Kraken jest w tym bardzo skuteczny. Kolejnym potworem jest Wraith. Wraith jest szybką, niewidzialną asasynką z bardzo, bardzo małą ilością zdrowia. W trakcie walki głównie opiera się na swoim trawersalu, czyli takim daszu do przodu. Jest dzięki temu mało trafialna, że tak powiem. Nie da się jej trafić, kiedy ona tak lata od miejsca do miejsca. Poza tym dwie z jej zdolności również obniżają zasób czasu, w którym jest w ogóle trafialna dla przeciwników. Tak więc jej pierwszym skillem jest Warp Blast i to jest taki teleport, który wyzwala wybuch wokół niej w miejscu teleportacji. Bardzo silna zdolność, naprawdę duże obrażenia zadaje. Do tego jest to jedyny sposób zadawania obszarowych obrażeń poza ciężkim atakiem wręcz. Drugą zdolnością jest Abduction. To jest taki dash i powrót do miejsca, w którym został skastowany. Jeśli w trakcie dashu trafi jakieś zwierzę albo łowce, to łapie jego w szpony i razem z nim cofa się w miejsce kastu. Tak więc jest to świetny skill do wyciągania pojedynczej ofiary z całego stada łowców. Najlepsze jest w połączeniu z Warp Blastem. Używamy Abduction, łapiemy jakiegoś słabego łowcę, powalamy go ciężkim atakiem wręcz, a następnie używamy na to Warp Blasta. To zadaje bardzo ogromne ilości obrażeń. Pod trójką Wraith ma Decoy. To jest skill, który umożliwia jej pozostać niewidzialną przez kilka sekund. I w trakcie tej niewidzialności uwalniany jest klon Wraith, który zadaje takie same obrażenia jak ona,
i atakuje właśnie łowców. Jednak oni mogą się bardzo łatwo skapnąć, że to klon, ponieważ kiedy w niego strzelają, to na tym dużym pasku, który im się wyświetla, nie ubywają punkty zdrowia. Za to decoy jest w stanie pomieszać im szyki, kiedy chcemy się schować i na przykład odnowić sobie trochę armora. Należy pamiętać o tym, że kiedy przerwiemy niewidzialność, to decoy znika. Ostatnim potworem, który jest już tym tierem czwartym, czyli płatnym, jest Behemoth. I to jest taki najbardziej tankowy i w walce niezdarny i powolny potwór, który jednak dzięki swojemu trawersalowi jest w stanie przemierzać mapę najszybciej ze wszystkich potworów. Paradoksalnie, ponieważ bardzo łatwo nabiera tempa, zwłaszcza na długich dystansach. Behemoth jest bardzo specyficznym potworem, bo on potrafi manipulować otoczeniem i skupia się na tym, żeby izolować pojedynczych łowców i mieszać im w ich szykach. W zamian jego zdolności nie zadają zbyt dużych obrażeń i są trudne do trafienia i powolne. Więc najlepiej działa na niego drużyna, która ma na przykład Sany w swojej kompozycji albo Keire, i te wszystkie bonusy do szybkości pozwalają im unikać jego ciosów. Pierwszą zdolnością Behemotha jest Lava Bomb. On wtedy rzuca taką kulą ognia, która rozdziela się na kilka płonących ognisk. I każde to ognisko trwa przez kilka sekund. Jeśli wejdzie w nie jakiś łowca, to otrzymuje obrażenia. Bardzo dobra zdolność do trzymania powalonego łowcy. Dzięki temu, na przykład, jeśli powalimy jednego z nich, a później wrzucimy na jego ciało lawa bombę, to praktycznie nikt nie będzie w stanie go podnieść. Jest to bardzo dobre w połączeniu z jego resztą skilli, do których teraz przejdziemy, czyli jego drugim zdolnością jest Tongue Grab, bo jak wiadomo, Behemoth ma taki potwornie długi język żaby, tutaj widzimy jego zastosowanie. I on wtedy wystrzeliwuje ten język, a następnie łapie pojedynczego łowcę lub zwierzę i przyciąga go do siebie. Tak więc łapiemy kogoś językiem, powalamy go, a następnie rzucamy na niego lawa bombą. No i on jest praktycznie wyeliminowany wtedy z walki. Jego trójką jest Fisher. Jest to powolny, ruszający się do przodu skill shot, który pokonuje wszelkie przeszkody terenowe i przechodzi przez ściany. Zadaje mizerne obrażenia, ale powala przeciwników. No i jest w miarę łatwy, najłatwiejszą do trafienia zdolnością w sumie Behemotha. Ostatnią zdolnością jest Rockwall i to jest najciekawsza zdolność Behemotha, bo ma bardzo dużo zastosowań. Rockwall jest bardzo przydatny w początkowej fazie gry, kiedy chcemy uciekać, ponieważ Behemoth ma trudności w nawigowaniu ciasnych korytarzy czy wchodzeniu pod górkę. Musi sobie nadrobić trochę czasu, na przykład blokując drogę Rockwallem. Co robił Rockwall? Rockwall w danym miejscu tworzy ścianę z kamienia, troszeczkę jak ściana Anivi z Lola. No i ta ściana nie pozwala łowcom przejść dalej, nie pozwala im strzelać w stronę Behemotha i może zostać użyta do ochrony go w trakcie na przykład polowania na zwierzęta w pierwszej fazie rozgrywki, albo do rozdzielenia drużyny łowców. Wyobraźcie sobie taki scenariusz. Łapiemy kogoś językiem, powalamy go, rzucamy mu lawa bombę na twarz, a później oddzielamy od reszty drużyny jeszcze Rockwallem. Wtedy praktycznie na pewno mamy walkę 1 na 3, a to już jest zdecydowanie właśnie przechyla szale zwycięstwa na stronę potwora. Tak więc to by było na tyle. A teraz przejdźmy do gameplayu.
Okej, jesteśmy już w grze. Najpierw zagramy sobie łowcą. Myślę, że na potrzeby tego filmu zagram szturmowcem. Będzie to zapewne Markov. Weźmiemy jego. Tutaj się wybiera właśnie perk. Perki odblokowuje się w trakcie zdobywania poziomu swojego konta i perki są takie same dla każdej z postaci. Jako Markov, który jest assaultem, zapewne weźmiemy zwiększone obrażenie. Dobrze. Mamy jako trapera mamy Abe'a, Hank supportem i Keira medic. Poza tym potworem jest Behemoth. Może zamiast Behemota zagrajmy na Goliata. Mecz zaczyna się. Każdy mecz zaczyna się w tak sam sposób. Najpierw potwór widzi mapę i wtedy musi się oddalić od początkowego miejsca, a dokładnie w tym miejscu, gdzie on się zrespił, nadlatujemy my jako łowcy w takim dropshipie. Zawsze tam oni coś sobie porozmawiają. Już w tym czasie, kiedy teraz lecimy, łowcy, znaczy potwór, sobie już po mapie hasa. Od razu, kiedy trafimy do akcji, zapewne będzie można zobaczyć jego ślady. Chyba, że ten bot zdecydował się grać, pasywnie i ukrywać przed nami. O, już widać tu jego ślady. Poszedł gdzieś w tę stronę. Tutaj. Można specjalnym przyciskiem wskazywać botom ślady. I widzimy potwora. Prowadzę do niego ostrze. Ja jako szturmowiec muszę mu zadawać po prostu obrażenia. Udało nam się złapać go już w pierwszej fazie w klatkę. Rozkładam trochę min, póki jest na to czas. Spróbujmy mu trochę przywalić. Dokładnie na tym opiera się szturmowiec. Trzeba pozycjonować się jak najagresywniej. Nie bać się, mamy swoją tarczę, która nam daje niezniszczalność. I po prostu strzelać ile wlezie w obcego, starając się celować mu w głowę. Potwór wszedł po moich minach, dlatego jak możecie zobaczyć, strasznie dużo życia mu spadło. A cały czas Abe spowalnia go swoimi granatami, o których mówiłem w poprzednim odcinku. Więc to się zapowiada jak krótkie polowanie. Gdyby Keira była na tyle mądra, to teraz by nas przyspieszała swoją zdolnością i bylibyśmy w stanie już go znowu dorwać. Mam nadzieję, że Abe znowu się popisze i uda mu się trafić swoją kopułą. Dobrze, Keira odpaliła szybkość ruchu. Nie możemy mu dać nic zjeść, bo wtedy odnowi sobie pancerz. Byle jakie obrażenia blokują mu możliwość jedzenia, dlatego ważne jest, żeby biegać tym karabinem szturmowym i chociaż trochę mu strzelać pocisków. Teraz gdzieś się tu ukrył. Nie wzburzył tych ptaków, więc gdzieś tu musi być. Słychać go jak tupie. Tylko gdzie?
Einstein. Czyli jednak się przed nami schował. Mądrze. O, to nie. Ej, czyżby Ape miał go znowu zamknąć? Tak. I bo by się udało. Gdzie on się podział? No tutaj. Otwieramy w nim całą moją baterię. Już opadł pancerz. Jego życie powinno być krótkie. No i tego to potwór umiera. Teraz przejdziemy do mecza jako potwór. Ok, jesteśmy już w grze. Zagramy sobie Behemothem. Na początek wezmę Rockwall, żeby sobie zatrzymywać łowców, kiedy będą chcieli we mnie strzelać, podczas gdy poluję na zwierzęta. Tant Grab, ponieważ on zabija na jeden strzał mniejsze stworzenia, dzięki czemu będę mógł szybko sobie zdobywać żywność. I Fisher, bo to jest główna zdolność, którą zadajemy obrażenie. Jako specjałkę, jako potwór, najbardziej opłaca się brać albo odnawianie zdolności, albo zwiększone obrażenia, albo zmniejszone otrzymywane obrażenia, albo traversal stamina increase. Na potrzeby tego meczu myślę, że zagram ze zwiększonymi obrażeniami. Moi przeciwnicy grają Val, Bucketem, Griffinem i Hydem. Na Bucketa może być dość ciężko, ponieważ jego wieżyczki powolnego Behemotha są w stanie bardzo mocno obić. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zaczynamy od drobnego posiłku. Zaraz możemy ruszyć. To jest właśnie jego traversal. Zwijamy się w kulkę i toczymy do akcji. Na początek oddalmy się od miejsca zrzutu i znajdźmy jakieś pożywienie. Na przykład tego ptaszka. Poruszam się po cichu, żeby nie zostawiać śladów i nie płoszyć ptaków. Jedynym zagrożeniem są ptaki padlinożerne, które czasami losowo przybywają na miejsce, kiedy zabijemy jakieś zwierzę zwabione wonią mięsa. Jest to dość irytujące. Ale kiedy unikamy zabijania w dużej ilości stworzeń naraz, zazwyczaj się nie dzieje. No niestety tutaj spłoszyłem nieumyślnie kilka ptaszarów. Za to mamy tutaj rzekę, a rzeka pozwala podróżować w szybkim tempie, nie zostawiając śladów. Boję się, że zbliżam się do drużyny łowców, więc być może nie chcemy ruszać w tym kierunku. Zatem zamkniemy im przejście rockwallem i potoczymy się tutaj. O, tutaj jakieś zwierzęta sobie akurat polowały, weźmiemy im posiłek. I udamy się dalej. Tutaj jakieś dwie elitarne stwory. Walka z nimi jest opłacalna, ale trwa bardzo długo i kiedy
zmierzają tuż za nami łowcy, to zdecydowanie jest to zbyt ryzykowne. No i właśnie przyleciały ptaki, padły na żerno, a do tego zaatakował mnie krab. Czasami wszystko jest zależne od tego, jak zachowa się przyroda, a nie od tego, co zrobią gracze. Bo czasami zwierzęta albo pomagają jednej stronie, albo drugiej. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób do nich podejdziemy i co zrobimy. Wydaje mi się, że będzie to dobre miejsce na przeprowadzenie ewolucji. Teraz już, żeby się nieco uzbroić, zainwestuję w zdolności ofensywne. Na razie łowcy jeszcze nie nadchodzą. Idziemy sobie tutaj. O, widać gryfina. Zapewne wykrywa mnie ze swoimi markerami. Po prostu odejdziemy w tym kierunku. O, duże stadko ptaków. Przykro by było, gdyby się coś stało, prawda? Zjedzmy je. Pan Behemoth toczy się ku zwycięstwu, coś mi się wydaje, bo kiedy jestem już w fazie drugiej, a oni nie zadali już żadnych obrażeń, źle to tak otworzy. Zrobimy sobie żywność. Gryfin cały czas mi depcze po piętach, ale nie jest w stanie go nadążyć. O, ładnie. Zjedliśmy ptaka, który akurat dawał buff do szybkości ruchu. Mam na plecach wal. Jeszcze czuję, że zaraz będą próbowali mnie zamknąć w kopule. Zrobimy sobie te ataki. Spowolniła mnie, ale to mi nie przeszkadza w toczeniu się. Odejdź. Zamkniemy się troszeczkę. Próbujmy jeszcze trochę popolować. Chciałbym zdobyć poziom trzeci, zanim podejmę z nimi walkę, ponieważ nie nałożyłem im jeszcze żadnych kar za bycie powalonym. I walka na poziomie drugim mogłaby się okazać jeszcze ryzykowna. Zawsze lepiej być pewnym. Poza tym to daje dużo więcej frajdy, kiedy przychodzimy jako już taka potężna Godzilla. Okej. Chyba zgubili mój trop. Teraz weźmiemy drugi poziom popola i wymaksujemy lawą bombę. Nie pójdę jeszcze na generator. Najpierw zabiłbym jakieś zwierzę, żeby ta żaba przede mną ucieka. Chodź tu. Proszę rano walczyć. Ja chcę cię zjeść. No, ta żaba jest dość podobna do nas. No ale cóż, chyba musimy coś zrobić. Jedz behemocie na zdrowie. Jeszcze jedną żabę tutaj widziałem. Chodź tu. Nie ma uciekania. Ale żaba. Dobijmy ją. Upolowana. No i ruszamy. Teraz już nic nie może nas powstrzymać. To znaczy może, jeśli na przykład wejdziemy w pułapkę Bucketa i damy się ostrzeliwać jego wieżyczką, to wciąż da się to przegrać. Ale pan Behemoth chyba jest dość radosny ze swojej sytuacji obecnej. Drapiemy się tu. Spróbujemy im wejść od góry.
O tak, patrzcie, tu najpierw trzeba zabić Val, żeby nie leczyła. Nie lubimy, jak się leczą. Ops. Rzucimy sobie tam lewą bombą. Zapali mnie w harpun, to niedobrze. Rzucimy lewą bombę na Val, kiedy jest powalona. Oddzielimy Gryfinę od reszty i załatwimy sobie Hyde'a. Hyde powinien zaraz odwalić swoją tarczę niezniszczalności. Prawda? Nie zrobił tego. Zatem Hyde również, prawda? Ich support odpalił niewidzialność, ale można się spodziewać, że on mógłby chcieć iść, więc już ich szturmowy nie żyje. Tutaj jest bucket niewidzialny. Gryfin cały czas próbuje mnie łapać, ale już go powalimy i tego to wygraliśmy. Zaraz Behemoth się będzie uśmiechał. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć.